Co dzisiaj robimy? Jest piątek. Może gdzieś pójdziemy? Nie wiem jak wy, ale ja nie mam pieniędzy. Ja też nie mam. Nie pomyślałam o tym. Mnie też już niewiele zostało. Wiecie co? Ja już nie chcę prosić rodziców, żeby przelali mi więcej pieniędzy na konto. Może poszukamy dorywczej pracy. Super pomysł. Fajnie byłoby mieć jakieś swoje pieniądze. Ja mogę pracować jako kelner. Po liceum, w liceum, wakacje pracowałem w restauracji. Ja mogę pracować jako korepetytorka. Dawałam już moim kuzynom lekcje matematyki. Natalia, ty możesz uczyć języka rosyjskiego. Tak, mogę, ale najbardziej chciałabym być kelnerką. Najlepiej będzie, jeśli poszukamy ogłoszeń w internecie. Idziesz na osiemnastkę do Zuzy? Tak, zaprosiła mnie. Zastanawiam się, co jej kupić z okazji urodzin. Ty nie wiesz? Przecież jesteś jej przyjaciółką. Tak, jestem jej najlepszą przyjaciółką, ale kupowanie prezentów jest bardzo trudne. Szukałam idealnego prezentu w internecie, ale nic ciekawego nie znalazłam. Wczoraj byłam w galerii handlowej i też nic nie kupiłam. Jeśli coś jest fajne, to niestety jest za drogie. Zapytałam ją w końcu, Zuza, co chcesz dostać w prezencie? I co powiedziała? Powiedziała, że nie chce prezentu, że chce z nami miło spędzić czas. To super. Daj spokój. To jej osiemnastka, wyjątkowa okazja. Musi dostać coś fajnego. Może kupimy jej wspólny prezent. Dobry pomysł. Razem możemy kupić coś droższego. Ale co? Przecież ona wszystko ma. Ma rower, rolki, tablet. Nie musimy jej kupować rzeczy. Kupmy jej kurstańca, skok na bungee, wycieczkę, romantyczną kolację w restauracji.